są gwarancją realizacji programu do tej zmiany dla Suwałk. Mówi o kandydatach z suwalskich list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości poseł Jarosław Zieliński. W niedzielę odbyła się lokalna konwencja wyborcza PiS. Przedstawiono zgromadzonym sympatykom partii i potencjalnym wyborcom kandydatów do Rady Miejskiej oraz pretendenta do fotela prezydenta Suwałk. Jacek Juszkiewicz to obecny radny, wiceprzewodniczący tego gremium w kończącej się kadencji. Na listach do Rady znalazło się również miejsce dla dotychczasowych rajców. W podwójnej roli w tych wyborach Jacek Juszkiewicz, a obok Jarosław Kowalewski, Bogdan Bezdziecki, Jarosław Schabiński, Jacek Roszkowski i Tadeusz Czerwiecki. Do Rady kandydują z listy PiS również były dyrektor drugiego LO Romuald Borkowski oraz prezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Leszek Dec. Ten ostatni ubiegał się będzie również o mandat radnego w Sejmiku Województwa Podlaskiego.